Gdzie lecimy? Powiesz czy nie powiesz wreszcie? No hej, tak? Ja jestem mistrzem Jedi, a to mój padawan. Duma. Wchodzą na kursy i szkolenia. Wtorki i piątki nieparzyste, po mszy 18 w salce paragrafu. Co? Co? Mam taką stronkę, co ją bardzo lubię, za co niektórzy mnie hejtują. Jak się nazywa? Kids Getting Hurt, czyli dzieci, które sobie robią kuku. To przypadek. No i właśnie oglądam nowy filmik. Okej. Okay. Tak naprawdę mnie to nie bawi, ale jest w tym coś ciekawego. Będę wiedział, przed czym ostrzegać moje własne dzieci. Ryzykowne. Czekamy na bagaże. Zaśpiewaj piosenkę o bagażach. Bagaża? Czekamy na bagaża. Jak skumał w ogóle. Nie pamiętałem to tego. To nie była jakaś inna już, bagaż, bagaż. Bagaż, bagaż. Tytere, tytere, tytere. Bagaż. Historia jest taka, że jest Eurowizja, jak jesteśmy we Francji i rok temu też była Eurowizja, jak byliśmy za granicą, byliśmy w Niemczech. Niemcy mieli 2 punkty wtedy, więc bardzo kibicujemy w tym roku Francji. To. No i Polsce. Fajnie by było, jakbyśmy byli w finale. Mielibyśmy co jutro oglądać. Tak. Oui. Marcin, tłumacz. Mercedes Vianula. Że musi umyć auto. No, okay. I że ma tarantulę w domu. Tranquil, tarantula. Jaki jest pierwszy punkt wycieczki? Jedziemy parostatkiem w piękny rejs. Jesteśmy za 20 minut. Dobrze. Przejdziemy się czy czekamy? Możemy się przejść. Spacerować. Dobra, to jest. To gdzie jesteśmy? Nie wiem, spałem. Kto to? Mickiewicz. A to mieszkał w Paryżu. Gdzie macie tą wieżę Eiffla? Co mamy? Gdzie jest wieża Eiffla? Gdzieś tam jest. Nie wiem, chyba tam, chodź tam, pójdziemy. Spałem się w 15 minut, więc podziwiam piękne widoczki paryskie. Marcin by chciał pójść spać, a nie może. Życie jest brutalne. Uwaga na głowę! Mają we Francji stadion narodowy na 90 tysięcy i że tam możemy zrobić hałamun w tym razem. Parc de France. Szykujcie się. Dajcie łapki, kto chętny na hałamu we Francji. Garba, bo jeszcze wtedy pajączka nie wymyślili. Jakby wymyślili, to by pewnie tak wiesz. Już bardziej zasłynął z prostego kręgosłupa. Czekałem na ciebie. Bijemy się do tych gimnazjalistów. Jeśli mi co trzeba? Vamos! W moich dresach za was spatuje się z tym kolegą obok. Kolega Marcin też pasuje. Dobry dresik, to głowa sukcesu. Idzie teraz za temat, dobrze z wami, jeszcze raz idziemy. Zjeść jak zwykle, zjeść.
Manko, siemanko, jedziemy na szamanko. Marcin. Super. Katedra Notre Dame z bajki na żywo. Tu możecie nas znaleźć teraz. Wpadajcie. Chyba będziemy ślimaczki jeść. Nie masz ochoty? Nie wiem, spróbujemy. Wyciąga się już tak. O. Prosimy o szczerą opinię. Czyste białko. Krzysiu Szopiński, musisz spróbować. Pozdrawia cię koleżanka z uczelni. Z uczelni koleżanka cię pozdrawia. Tak, pozdrawiam cię, Krzysiu Sowiński. Mamy się świetnie. No. Jak na mnie bomba. No. Fajne, fajne. Skorupkę ty zjesz. Ulubione danie od dzisiaj? A co dzisiaj jedliśmy? Od dzisiaj. A, od dzisiaj. Tak, tak, będę sobie do szkoły robił. Jak kiedyś znowu pójdę. Zjedzone? Tak, wszystko ten. Już mi ślimaczki chodzą po brzuszku. Mają nowy domek. Tak, bo są dokładnie, zrobiliśmy im eksmisję. Już teraz zmieniły domek ze skorupki na mój brzuszek. Co tu się dzieje? Blanka zaraz będzie śpiewała. Wspieramy jako Polacy. Solo, solo? A tu mamy jeszcze naszych nowych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ale jestem. Uwaga. Mikołaj Trybulec. Też Trybulec. Muzykę robi. No muzyka jest okej. Weszła lepiej. Trapentuje. O, aleluja. Ćwiczyła trochę. Soja. Przez to, że jest dużo światełek, to nie słychać, jak śpiewa to będzie. Nie, no bardzo fajnie i poszło. Nie, uważam, że to jest lepsze niż na próbie. Dla nas już wygrałaś! Proszę wytłumaczyć jeszcze raz, co to za sery? Ser owczy. Tak. Ser kozi. Ten. Nie, ten kozi. Ten. Kozi, no. Nie będę dotykał, ale ten. No, ten to jest mieszanka koziego i krowiego. No i ten jest krowi. A to są truskawki. Krowie. Siódme szczęśliwce, który awansuje do wielkiego finału. Minuszka chodzi. Jest. Stary, chodź. Do pierwszej komunii. Co tam? Ładnie. No ładnie. Że Jarek tu wymyślił wyjście roku. Więc my trzy dresy plus elegancki człowiek. To co smacznego? Co to za zupka? Co to jest? Pieczarkowa. Szmardzowa. To są grzybki, nie? Tak. Których w Polsce nie można zrywać, jest to zakazane, a tutaj można i w Polsce nie zjecie takiej rzeczy. Jest wręcz nakazane. Chodźcie, ciepły chlebek. Smaczny. A
Amen. Ponad słodkie zawsze jest oddzielny pojemniczek w brzuchu. Tak? Tak. O. No nie, no, no ładnie, ładnie, ładnie. Super, super. Gdzie idziemy? Przez ciebie, jak to w życiu całym. Do Luwru! Nie byliśmy jeszcze w Luwrze. Byłeś, Marcin? Nie byłem w Luwrze. Idziemy powiedzieć Monet Alizie, że Papa Dance napisała piosenkę o niej. Myślę, że Mona Lisą byłaś mi. Myślałem tylko o tobie. Co za szalone chłopaki, nie? Chłopaki! Uważaj. Zobaczcie na leśniczki te na ulicy. O, może z nutelką? Kupiona leśniczka z nutelką. Kurde, to moje dom. Ja też, ale to może potem. A jest. Musi być Starbucks. Marcin, co tu jest napisane? Przeczytaj. To jest tekst Barki. Barki? No, no, to powiedz, bo niektórzy ten, znają Barkę. Ten tutaj, on zawsze 21:37 śpiewa Barkę. Swoją Barkę pozostawiam na brzegu. Wszyscy razem, cały Luwr. Razem z tobą. Czemu zaczynasz od stóp? Od stóp do głów. Tak. Wysoka. No nawet ja bym się zmieścił. Przymierz się. Pokaż, stań tam. Piękna sztuka naprawdę, piękna gra świateł. Piękna kreska w ogóle, nie? I ta gra, ten profil w ogóle jaki jest. Normalnie mega realistycznie, naprawdę. Warto to. Co za okaz. Marcin, nie przypomina ci kogoś? Myślicie, że można dotknąć tego eksponatu, bo bym bardzo chciał. Nie, oblizam. Niech zaryczy. Kotek. Pan. Konik. Pan z konikiem. Pan. Konik z... Konik z... Lwem. Konik z lwem. Konik, konik, konik. Pan, 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 pan. Zobaczcie, jaki słodki Jezusek. Słodziutki. Tak wyglądało, jak się rodził Pan Jezus. Na pewno. Brawo. Czy pozdrawiam ojca Lecha? Tak, i cudownego Franciszka Świętego naszego. Takie tłumy, że albo uzdrawiają tam chorych, albo jest tam Mona Lisa. Ja z Mona Lisą złapaliśmy wzrokowy kontakt. Ona czeka na mnie. Zestresowana, jakby tak w ramkach. Ale... Zaraz się to zmieni. Zaproponował ten. To jest na kamerę czy nie? Nie. Chyba nie. I co, gdzie masz też tajemnicze rzeczy jakieś? No, sekrety. Gdzie jedziemy? Na posługę. Cieszymy się bardzo. Będzie się działo. Pan Jezus. Będzie działo. Się działo. Dobrze, że to nagrywałeś, no. To się nazywa czysty stolik, tak? Ahoj, przygodo.
Ahoj, ahoj. No. No, stary, ale żeśmy się przejechali. Gdzie idziemy? Do kościółka, gdzie możemy iść? Do góry. Ładnie? Bardzo. Bo różowo? Zielono. Klimatyczne miejsce. Byłaś tu kiedyś, Ermińka? Nie, nigdy. A ty? Ja dlatego nic więcej nie powiem. Wszystko się zaraz okaże. Podobno było tak, że przed rewolucją francuską Francuzi, część Francuzów chciała oddać ten kraj Jezusowi, uczynić go, ogłosić go królem Francji, ale ostatecznie do tego nie doszło. No i wiadomo, że rewolucja francuska przyniosła wiele strat. Jakich strat? No w ludziach i w ogóle. No i po rewolucji francuskiej stwierdzono, że w takim razie w ramach zadośćuczynienia to stwierdzili, że wybudują właśnie tą świątynię. Co i ona by, jest taka na górze co położona, by obruchać Pana Boga chyba, tak myślę. No jest położona na górze. Tutaj, z takim całym widokiem na... Powiesiły swoją kudeczkę? Tak. No tu wszystkie, czekam właśnie. Jakie inicjały napisałeś? No łęte, zaraz wylosuję. Ja tam nie wiem, nie pytajcie. Co tu jest? To? Ja myślę, że to jest Duszek Kacperek. Duszek Kacperek, odnalazł się. Tylko Jezus serce me porusza. Prawo dla Jezusa. Chcemy później stać 2 godziny. Co? Hejka? Nie chciałam się do kolejka. Chodźmy do kolejki może. Potrzebujemy tłumaczenia, co on pan śpiewa. Byłaś dla mnie wszystkim. Sprzątałaś za mnie kościół. A kiedy odeszłaś, sprzątać muszę ja, mama. Kiedy odeszłaś, moja miotła stała się niebezużyteczna. I teraz muszę wycierać kurze ja. Alternatywne tłumaczenie? Proszę. Siema. Cześć. Co to za wejścia na lewo? Siemaneczko. Ładnie to tak? Cała ekipa. To jest na prawo, ale drugie. Dzień dobry. Będziecie we vlogu z Paryża. Dwa naleśniczki. Dla ciebie? No. Dla ciebie. Mam powiedzieć, że nauczyliśmy się tego, to jest świadectwo naszego życia, że dużo więcej otrzymujemy od Boga, kiedy Go wielbimy, niż wtedy, kiedy prosimy. I uwielbienie ma taką niezwykłą moc w sobie, że ono, jako taka jedyna modlitwa, sprawia, że nie skupiamy się na sobie samych. To znaczy, przychodzimy do Boga i nie skupiamy się na moim problemie, na mojej chorobie, na swoich potrzebach, ale w uwielbieniu skupiamy się na Panu Bogu. I kiedy zaczynamy skupiać się na Nim, On zaczyna dokonywać rzeczy w naszym życiu, na które byśmy może czekali latami. On będzie już dużo szybciej. Amen? Amen. Jak się będziecie zgadzać, to możecie mówić amen. Zobaczymy się na to nasze świadectwo potwierdzone za licznie, gdzie po modlitwie o uzdrowienie odeszła choroba nowotworowa. I naprawdę Bóg jest większy od tego wszystkiego. Więc na samym początku chciałbym Was poprosić, o to byście sami zastanowili się, co jest jakimś takim ciężarem, co jest jakimś takim balastem, który przynieśliście dzisiaj przed oblicze Pana Jezusa. Co jest być może czymś takim, co sprawia, że nie możesz się skupić na modlitwie dzisiaj, bo myślisz ciągle o tym problemie. Może to być choroba, może to być jakiś problem w domu, może to być coś, co niszczy Twoje życie w jakiejś innej dziedzinie. I chciałbym Was zaprosić i zachęcić, żebyśmy w tych kilku pieśniach, które zaśpiewamy, byśmy naprawdę wyznali, że Jezus jest większy.
Amen. Amen. Żeby wyznali, bo będziemy śpiewać pieśni uwielbiające Jezusa, że On jest większy niż ta choroba. Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń, zajęła mi ta. Pragnę śpiewać Ci, pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń, zajęła mi ta. Pragnę śpiewać Ci, pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń. Gdzie idziesz? Po skarpetki. Chodź do śniadanku. Jego skarpetki. Uśmiechnięte skarpetki, bo piękne są stopy tych, którzy głoszą Ewangelię. Amen, mówi, amen. Mówi Izajasz. Amen, amen. Dwie bardzo ważne kwestie z rana. Blanka jest 19. Właśnie, powiedz po pierwsze. Bejba, powiedz. Bejba. Uważam, że tym liczy się sukces na Eurowizji, jak wstajesz rano i pierwsze co mówisz to bejba. Także nieważne, kto wygrał, Blanka. No bo co, bo nie mogliśmy wczoraj obejrzeć. No nie. Kamera się trzęsie, bo jedną ręką jem, jakby co, drugą kameruję. Życie, kurka. Powiedz proszę Cię. No dobra, ale nie mogliśmy obejrzeć, bo co? Finału. Bo się modliliśmy od 17.30 do 24.00, mieliśmy posługę w kościele. Jak było, powiedz? No dużo ludzi przyjechało z Paryża, spoza Paryża. No tacy byli naprawdę spragnieni. Widać było, bo słuchali bardzo uważnie. Modliliśmy się wstawienniczo za wszystkich. Tak, to było super. No, także Jarek chyba pierwszy raz się z nami modlił. Tak. Wstawienniczo. 6. rocznicę swojego nawrócenia. To było super. Także myślał, że przyjdzie łapać ludzi, a... Modlił się. Takie to jest życie pełne niespodzianek. No a dzisiaj idziemy składać świadectwo już o 9.30. Ale dlatego tacy nie wyspani, że trzeba było wstać z rana. Poszliśmy spać o 2.00. No. Także robimy jakieś tutaj mieszankę miksik węglowodanową i ruszamy w akcję. It's kinda crazy. Zaczęliśmy posługi i tak naprawdę przyjechaliśmy zobaczyć wieżę Eiffla nocą. Paryż z pewnością wzywa nas po raz drugi. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, mamy nadzieję. Było dużo walki o ten pobyt tutaj, ale było warto. Bardzo wielu dotkniętych ludzi, więc myślimy, że następny przyjazd będzie jeszcze bardziej owocny. Także Francjo, wrócimy do Ciebie. To my i wieża Eiffla. Zaraz będzie mrygała. Spalny? 3 godziny spania, to są jakieś jaja w ogóle. Chcę do swojego łóżka. Już niedługo. Łóżeczko nadciągam. Zostanie torbę, w którym był portfel, w którym były dokumenty. Musimy jechać do restauracji. Ale to nie pierwszy raz w życiu, pewnie nie dostarczy. Przed wylotem. No jest poniedziałek. Polacy idą do pracy, a ludzie śpią tutaj. Którzy wczoraj imprezowali i knajpy prowadzili. Dawali nam chińskie jedzenie z Kazachstanu. Z Kambodży. Z Kambodży. No, słuchałem się Kazachstan czy Azerbejdżan, no to Kambodża. No, no i co? No my jedziemy na lotnisko, zobaczymy czy da się przelecieć przez kilka krajów. Knajpy nie ma szans. Z powodu osobistego. Sprawdzać. To jest milisze, ja czy ci nie? Głosujcie w komentarzach. Full materiału z Ameryki. Jesus, Jesus, you made the darkness tremble. No, to jest prezydent. Gdzie? Tu. Uda się?
Do Milówki wróć. Całe lotnisko, śpiewamy. Do Milówki wróć. Uda się, co się nie uda. Plan jest taki, że nadajemy na nasze dowody bagaż Marcina i liczymy, że mu nigdzie więcej nie sprawdzono dowodu. Dobrze, z Marcinem Zielińskim odcinek kolejny. Pytanie do widzów. Wysyłajcie SMS, czy uda się bohaterowi tego odcinka przekroczyć granicę Francji bez dowodu osobistego. Numer 1, uda się. Numer 2, uda się. Myślę, że mój stoicki spokój przy całej sytuacji wygrywa całą sytuację, całą historię. Pięknie. To co, ostatnia prosta przed nami? Tak, przedostatnia pokonana. Teraz już wszystko zależy od tego, jak tanie są emocje tanich linii lotniczych. Co? Kurde. Zobaczymy, jak działa urok osobisty Marcina Zielińskiego. Ja bym musiał pomrugać oczkiem. Cześć Jarku, na razie sukces goni sukces. Jesteśmy przed ostatnią bramką z wejściem do samolotu, także 5-10 minut powinniśmy wszystko wiedzieć. Bez odbioru, z odbiorem w Polsce. To było jak w prawdziwym filmie akcji. Nagle obczaiłem, że młodsza pani jest bardziej miła i będzie wpuszczała bez paszportu, tak, bo wpuszczała kilka osób. I mówię, nie idziemy do starszej, bo starsza będzie taka orna, więc idziemy do tej młodej. Znaczy ja poszedłem i nagle się okazało, że paszport jest potrzebny. No i że nie mam. Mówię, w telefonie mam, jak w telefonie, że mi oglądasz telefon. No mówię, nie, to się nie uda. No ale potem przyszedł jakiś tam pan. No, znaczy było w ogóle bardzo wiele emocji, bo podchodzę do kolejki i nagle się okazuje, że ta pani, do której chciałem pójść, ma jakiś problem z jakimś panem z Afryki. Tak, potem i w ogóle sprawdzali paszporty, wezwali jakiegoś pana. Tak, nagle. Potem ja podchodzę, odblokowało się, więc ja zmieniam wszystko, bo szybko kolejkę. No i finalnie byli bardzo mili. Pan powiedział, że... A ja 37. Okay. Chcieli pomóc, nie? Chcieli pomóc, ewidentnie, więc Wizer, lubimy was troszeczkę bardziej. Semignon. To moje ostatnie słowo z Francji. Tego się nauczyłeś. Było słodziutko. Było słodziutko, aczkolwiek jak wstałem rano, to nie myślałem, że czeka nas thriller. Ale zakończony sukcesem, tak jak przewidywaliśmy. Bukmacherzy nie byli zaskoczeni. Myślałam, że powiesz, Bóg jest dobry, a nie bukmacherz. Bóg jest dobry.